Ja chciałam powiedzieć, że pokonałam, powiem tak, dwa strachy. Nie no, te dwa strachy to tak chciałam w formie żartu, że dwa strachy, bo takie śmieszne słowo, dwa strachy, ale tak się nie mówi. Dwa rodzaje lęku w ogóle, które miałam od nie wiem od kiedy. Bałam się ciemności przez moje życie, jakie prowadziłam, przez te narkotyki i tak dalej. I alkohol gdzieś tam zostało, jakaś taka w głowie coś takiego miałam, że boję się ciemności, że to jest lęk, że ktoś mi śledzi, takie schizy jakieś. Ale słuchajcie, pokonałam to. Poszłam w ogóle, tak bardzo pragnęłam to pokonać. Jeszcze gdzieś tam w internecie zobaczyłam, że Kasia dała post a propos lasu, że trzeba wejść do ciemności, pokonać lęk, coś takiego było. No i ja mówię, nie, no to jest ten moment. No i poszłam, słuchajcie, poszłam najpierw na łąki, ale wchodzę tam i robi się jasno. Mówię, co jest? Idę dalej, mówię, ale jest jasno. Dobra, mówię, idziemy do lasu. Wyszłam z tych łąk, idę i czuję takie tutaj po prostu, jak to nazwać? Czuję, nie, tak jakbym walczyła po prostu z kimś. Szczęść tutaj po prostu i modliłam się i wywyższałam Boga, chwaliłam Go, mówię, nie będziesz ty lęku ze mną tutaj, w ogóle mi towarzyszył. No i poszłam do lasu i ja wiem, że ten las jest ciemny, ale słuchajcie, ja tam weszłam i tam było jasno. Naprawdę. Tam było jasno, ale nie poddawałam się, szłam dalej i mówiłam, że nie będzie tak. Zaczęłam skakać, krzyczeć i powiedziałam, że się nie poddam, że nie będziesz mi więcej towarzyszył, bo jesteś kłamcą. No i jak wyszłam, poczułam takie wielkie zmęczenie, ale obróciłam się i okazało się, że jest ciemno. Naprawdę. I drugą rzecz, jaką pokonałam, to ostatnio w ogóle nigdy w życiu nie chodziłam do lekarzy. Gdzieś to tam było tak, że nie potrzebowałam, bo ja zawsze byłam zdrowa. Nigdy nie chorowałam, nawet jak dziecko może chorowałam, jakieś tam te takie ospy, nie ospy, nawet nie pamiętam. Ale nie miałam jakby wpojone, może źle to ujęłam. Nie miałam tak, że mam chodzić do lekarza, że jak się głowa boli, to idź do lekarza. Nie, po prostu mnie nigdy nie bolało nic, no. W skrócie tak mówiąc, że mnie nic nigdy nie bolało. Poszłam do lekarza i mówię do tej pani, doktor, proszę pani, bo ja nigdy nie byłam u lekarza. Patrzy na mnie, no mówię, no nie byłam nigdy, nie miałam potrzeby, zawsze byłam zdrowa. No dobrze, to zdamy pani te podstawowe badania. No i zrobiłam te badania, ale pokonałam strach przed igłami. Poszłam do tej pani pielęgniarki, dała mi rękę i jeszcze jej pomagałam igły szukać. Mówię, tu z tej strony. I patrzyłam się, po prostu się patrzyłam na to, jak ona wbija tą igłę, pobiera krew i zupełnie nie bałam się tego. Wcześniej jak pobierali mi krew, bardzo tutaj, tu miałam kiedyś serce, nie lubiłam, ona musiała ze mną gadać, ja panikowałam, mówiłam, mówi pani do mnie, bo ja zaraz zemdleję. Nie dawała rady w ogóle pobrać, ale teraz już się tego po prostu nie boję i chciałam zachęcić do pokonywania swoich lęków, bo to jest tylko w głowie. Dziękuję.